Cześć, witam Was na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ważnym tematem, a mianowicie odpowiemy na pytanie, dlaczego pompa ciepła zamarza i jak temu przeciwdziałać. Zapraszam. Skąd może brać się szron czy też lód na pompie ciepła? Pompa ciepła, aby skutecznie ogrzewać dom, pobiera ciepło z powietrza. W okresie, kiedy na zewnątrz jest ciepło, skropliny gromadzące się na parowniku po prostu spływają. Sytuacja zmienia się jesienią, kiedy temperatura zaczyna spadać, a w powietrzu pojawia się coraz większa wilgoć. Skraplająca się para zaczyna zamarzać, tworząc warstwę szronu albo lodu. Co wtedy dzieje się z pompą? Tworząca się na parowniku warstwa lodu jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem dla pracy pompy ciepła, ponieważ pogarsza przepływ powietrza, a co za tym idzie, pogarsza wymianę ciepła. Zauważ, że parownik składa się z blisko położonych obok siebie lamel. Jeżeli odległość między nimi będzie mała, to proces zaszroniania będzie przebiegał dosyć szybko, natomiast trudno będzie się pozbyć lodu. Taka sytuacja ma na przykład miejsce w pompach, gdzie parownik nie jest dostosowany do zimnego klimatu. Aby temu zapobiec, w pompie ciepła przeprowadzany jest defrost. Defrost. Brzmi tajemniczo. Wyjaśnij nam, czym on jest. Defrost to nic innego jak rozmrażanie parownika pompy ciepła. Odbywa się to w bardzo prosty sposób. Poprzez przełączenie się zaworu czterodrogowego umieszczonego w pompie ciepła odwrócony zostaje obieg. Ciepło kierowane do tej pory do domu czy bufora zostaje przekierowane na zaszeroniony wymiennik, który zaczyna się odmrażać. Zjawisko to widoczne jest niemal natychmiast, ponieważ po powierzchni parownika zaczyna spływać woda. A jak to wygląda w naszych pompach ciepła? W przypadku pomp ciepła Thermet Heat defrostem zarządza sterownik pompy ciepła. Klient nie musi wykonywać dodatkowych czynności, ponieważ cały proces dzieje się automatycznie. Czyli pojawiająca się w pobliżu pompy ciepła woda nie zawsze oznacza coś niedobrego? Dokładnie tak. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zaobserwujemy coś niepokojącego, powinniśmy skontaktować się z instalatorem lub serwisantem, który rozwieje nasze wątpliwości. Czy może wystąpić sytuacja, że defrost będzie niemożliwy? Tak, taka sytuacja jest możliwa, jeżeli na przykład w instalacji nie został zastosowany bufor, którego jednym z zadań jest zapewnienie minimalnego złodu wody na potrzeby defrostu. Dlatego pamiętajmy, że żeby w instalacji znalazł się bufor, nawet jeżeli posiadamy ogrzewanie podłogowe. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomógł Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na pompie ciepła pojawia się lód i że woda pojawiająca się koło urządzenia nie zawsze oznacza awarię. A jeśli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!